Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w bardzo szczególnym odcinku. Dziś przed nami jedna z największych arcydzieł Fryderyka Chopina. Ballada F-moll op. 52. Ostatnia ballada Fryderyka Chopina. Przez wielu krytyków, wielu pianistów, muzyków, jednogłośnie właściwie nazywana absolutnym arcydziełem muzyki fortepianowej w ogóle. Utwór, do którego ja osobiście podchodziłem jak do czegoś świętego. Przez bardzo wiele lat, pomimo ogromnej mojej do niego miłości, wzbraniałem się przed uczeniem się go. I fascynujące, prawda? Myślę, że dla wielu z Państwa może się wydawać to dziwne. Tym niemniej taki właśnie miałem stosunek. Bałem się tego dotknąć, ponieważ czułem, że nie jestem na to gotowy. I chciałem zrobić to, gdy będę gotowy. I faktycznie nie wiem, czy byłem gotowy, ale na pewno wiem, że byłem w wieku Fryderyka Chopina, gdy pisał ten utwór, kiedy właśnie się go nauczyłem i kiedy wykonałem go po raz pierwszy. I jest to zdecydowanie jeden z moich ukochanych utworów Fryderyka Chopina. I stoję dzisiaj przed takim wielkim wyzwaniem i niejako problemem, aby ten odcinek nie był zbyt osobisty z jednej strony, a z drugiej strony chciałbym, aby był osobisty, a z trzeciej strony nie wyobrażam sobie, by nie był osobisty, gdyż mój stosunek do tego utworu jest niezwykle osobisty, a godziny, tygodnie, miesiące pracy nad tym utworem, i to nie mówię tylko o pianistycznej pracy, chociaż jest jej ogromnie dużo, ponieważ ta ballada jest najbardziej wymagającą ze wszystkich czterech, jeśli chodzi właśnie o pianistykę, ale przede wszystkim praca intelektualna, której właśnie ta ballada wymaga. Dobrze, rozpoczynamy, bo przed nami dzisiaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo muzyki i dużo tematów. Cała ballada rozpoczyna się dla mnie czymś, co nazywam najpiękniejszym początkiem, jaki Chopin napisał, na równi z Polonezem Fantazją. Czasem mówię, że Polonez Fantazja, op. 61, a więc jeszcze napisany kilka lat później, ma jeszcze piękniejszy początek. Ale i ta ballada, i to, co tutaj Chopin zrobił, i w jaki stan nas wprowadza, rozpoczyna się absolutnie magicznie. Wykonam teraz dla Państwa cały wstęp, a więc introdukcję do ballady. Proszę posłuchać właśnie z takim myśleniem, co Państwo czują. Co Chopin chce nam przekazać. Teraz podzielę się z Państwem moimi osobistymi odczuciami. Czystość, niebo, szczęście, spokój, oczyszczenie, jakieś najpiękniejsze rejony duszy artysty, który tworzy taką muzykę. Sam ten wstęp można słuchać i słuchać i słuchać i w zasadzie nie potrzebujemy nic więcej, aby czuć
się usatysfakcjonowani. Chcemy, aby to trwało. Tonacja jest durowa. Ballada F-moll. Jedyna ballada, poza pierwszą, przepraszam, mamy dwie ballady molowe i dwie durowe, bo ostatnie dwie, które opowiadałem o nich, były durowe. Tym niemniej rozpoczyna się w dur. Ballada G-moll rozpoczynała się od razu w mol. A tutaj właśnie mamy dur. Mamy Chopina niezwykłego. Poezja w czystej postaci. Zagram to Państwu jeszcze raz. Proszę wsłuchać się w ten spokój. Proszę zamknąć oczy. I po prostu dać tej muzyce wejść w nas i celebrować tą muzykę w nas. To jest chyba najpiękniejsza introdukcja, jaka została napisana. Nie da się jej zapomnieć. Ona tak zapada w pamięć. Natychmiast rozkochujemy się w tym utworze. Co jest ciekawego w tej introdukcji? Może powiem Państwu najpierw to, że jest to pianistycznie i muzycznie tak wymagający fragment, że siedzi się nad nim tygodniami tak naprawdę, żeby osiągnąć ideał, który poniekąd jest tutaj zapisany przez Chopina, a zapisany jest w absolutnie niezwykły sposób. Bardzo dużo szczegółów. Proszę sobie wyobrazić, że już w pierwszym takcie, na samym początku, Chopin sam sobie przeczy. Jest w pewnym sensie jakby trochę rozdarty, to znaczy zapisuje nam z jednej strony na górze znak, który oznacza, żeby pogłaśniać, a na dole, żeby ściszać. Dziwne, prawda? Jak można jednocześnie pogłaśniać coś i ściszać? Już to Państwu pokazuję. Ten znak, który mamy tutaj, oznacza pogłaśnienie, a ten oznacza ściszenie. I oczywiście można, dlatego że mamy wiele głosów. Mamy tutaj dwie ręce, a więc każda ręka może zrobić inną dynamikę. I o to właśnie Chopinowi chodzi. A efekt jest niezwykły, bowiem prawa ręka wprowadza nam to, co słyszymy na początku, a więc powtarzaną nutę. I ta nuta się zbliża do nas. Ona się zbliża, tak jak moja ręka teraz do Państwa się zbliża. To tak ta nuta się do nas, proszę posłuchać, zbliża. I taki jest zamysł Chopina. A lewa ręka rozpoczyna od... jest blisko i się oddala. I do tego całość buduje napięcie i to w tak subtelny sposób, że z jednej strony wszystko jest w dynamice bardzo cichej, a z drugiej takie napięcie, że już nie możemy się doczekać, kiedy wreszcie będzie odprężenie i oddech. I proszę posłuchać tego, jest jakby rozpoczynamy od bardzo głębokiego wdechu, aby zrobić wydech. Proszę posłuchać, mamy... I tutaj jesteśmy w tonice, a więc właśnie w C-dur, bo rozpoczęliśmy w C-dur, czyli w tonacji matce, w tonacji, której nie ma żadnych znaków przy kluczu, która ma same białe klawisze. Chopin używał tonacji C-dur właśnie zazwyczaj, by oddać taki stan
takiego ideału, można powiedzieć, czegoś, co jest w ogóle podstawą wszystkiego. To nacja bardzo jasna. A więc jesteśmy w jakimś bardzo jasnym miejscu. Czujemy się dobrze. I potem to jest powtórzone. I teraz idźmy dalej. I teraz co się dzieje smutnego? No właśnie. Niestety, ta introdukcja, która przygotowuje nas do takiego właśnie stanu emocjonalnego, jaki Państwu opisałem, nie ma ciągu dalszego. I tu mamy taki pierwszy szok, bo nie spodziewamy się, jeżeli słuchamy pierwszy raz tej ballady, nie spodziewamy się tego, co się stanie. Nie spodziewamy się, że osoba, która napisała tą introdukcję, może tak naprawdę czuć się tak źle, jak zaraz usłyszymy. Dlaczego mówię o tym w ten sposób? Dlaczego jeszcze nie mówię o tym jako o balladzie? Choć oczywiście jest to ballada. Ano dlatego, że moim zdaniem z wszystkich czterech ballad ta jedna bardzo odstaje i ona jest niezwykle, ale to naprawdę niezwykle osobista. Osobista, to znaczy, oczywiście, Chopin pisze tutaj historię, balladę, mamy narrację. A przeobrażanie się tematów, o wszystkim dzisiaj opowiem. Ale mam jakieś takie naprawdę silne przekonanie i nieodparte wrażenie, że ta muzyka wypływa bardzo głęboko z Chopina, bardzo głęboko z jego serca, z tego, jak się czuł, jest nierozerwalnie związana z historią jego życia, zwłaszcza z czasów, kiedy to pisał. Lata 1842-43. Jeżeli Państwo pamiętają moje opowiadania o mazurkach, to mamy tutaj opus 50. Mazurki opus 50. Chopin, który zaczyna eksperymentować z polifonią. Będziemy to mieli również w tej balladzie. Chopin, który studiuje Bacha, który robi swoje własne komentarze do preludiów i fug Bacha, który bardzo głęboko właśnie studiuje polifonie i fugi Bacha. No i Chopin, w którego życiu dokładnie w trakcie pisania tej ballady odchodzi dwóch ważnych dwie ważne dla niego osoby odchodzą, umierają. Jest to Wojciech Żywny, jego drogi i jedyny nauczyciel fortepianu, do którego Chopin bardzo się przywiązał, zresztą cała rodzina Chopina, oraz najbliższy przyjaciel Chopina, Jan Matuszyński, śmierć którego była dla Chopina ciosem największym, z którego bardzo trudno było mu się podnieść. I wiemy, że wpłynęło to na Chopina bardzo silnie. Dla mnie ta ballada, poza tym, że jest oczywiście historią, jest tak naprawdę rodzajem może trochę takiej autoterapii, ale na pewno jest piętnem tego wszystkiego, co się wtedy działo. I ja do tego też tak podchodzę, nie mogę się oprzeć wrażeniu. Proszę posłuchać teraz, zagram Państwu pierwszy temat i znów wsłuchajmy się, jak czuł się człowiek, który to pisał.
to jest pierwszy temat, można powiedzieć, że w całości. Tak, to jest tak głęboko poruszająca muzyka, że jak słuchamy ją z otwartym sercem, to aż boimy się jej słuchać tak naprawdę. Boimy się tej szczerości. Dla mnie człowiek, który ją pisał, jest w stanie głębokiego cierpienia, ale takiego cierpienia duszy. Przede wszystkim. Nie tyle ciała, ile duszy. Tak naprawdę człowiek opuszczony w jakiś sposób, głęboko samotny, nieszczęśliwy z tego, w jakim jest stanie, i artysta, który chce to po prostu oddać muzykom, swój stan. Dlaczego tak uważam? Przede wszystkim harmonie, które tu się pojawiają, i ta bardzo taka zawodząca melodia. Wyobraźmy sobie kompozytora, który, nie wiem, na przykład albo siedzi przy fortepianie i właśnie wymyśla tą melodię, albo idzie sobie gdzieś, spaceruje i wpada mu i wymyśla tą melodię, czyli wymyśla melodię, a więc słyszy ją, zaczyna ją sobie może nucić, może śpiewać, zaczyna słyszeć harmonię, które chce, czyli jak ubierze tą melodię. I już sam początek. Tu, proszę Państwa, są 2 sekundy małe, a więc... To jest przejmujące. I teraz mamy melodię, która 2 razy powtarza jakby to samo. Drugi raz. A potem mamy drugą frazę, bo ten temat składa się właściwie cały czas z 2 fraz, które powinniśmy sobie zapamiętać. Właśnie ta pierwsza, czyli jednostajnie powtarzane, i to jest tutaj jakby istotą najważniejszą jest ten drugi akord, który wywołuje w nas ściśnięcie serca, wywołuje łzy. Bardzo wrażliwe osoby po prostu nie mogą opanować łez. Jeżeli słyszymy to... Akord, nazywa się akordem zmniejszonym w muzyce. On jest skonstruowany z samych tercji małych. Tutaj wejdę troszeczkę w taką muzyczną nomenklaturę. Pierwsza tercja mała, druga tercja mała, trzecia tercja mała. On zawsze używany był przez kompozytorów do opisania właśnie cierpienia, jakiegoś stanu głębokiej depresji, bardzo wielkiego smutku. I tutaj mamy to nadużywane wręcz przez Chopina, bo to się pojawia co chwilę. A więc mamy tą pierwszą frazę i już mamy tutaj drugi raz powtórzone. I potem mamy frazę drugą, która wprowadza troszkę szybsze wartości. Ta, 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 tam. I tu mamy klasyczny przykład ballady. Wspaniałej poezji pisanej muzyką, ponieważ ta druga mała, krótka fraza, ona zbudowana jest w bardzo symetryczny sposób. Znaczy rozpoczyna się tymi pa, 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 pam, potem mamy kilka nut powtórzonych i na zakończenie znów pa, 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 pam. Czyli jakby rym może, prawda? Bardzo fenomenalnie napisane. Proszę posłuchać. A więc niezwykle symetrycznie napisane. I teraz kolejna fraza, to jest ta sama fraza, którą mieliśmy za pierwszym razem, tylko zaczyna się w tonacji durowej, a więc paradoksalnie wydawać by się mogło, że powinniśmy się cieszyć. Durowa tonacja jest tonacją dobrą, jasną. Ale to jest tylko na chwilę, dlatego że tak naprawdę to jest taki opis, że nawet jakieś drobne przyjemności nie cieszą człowieka, który to pisze. Bo tu już mamy... Znów mamy ten wstrząsający akord zmniejszony. I znów... I znów powtórzona druga fraza. Jeszcze raz powtórzona druga fraza w innej tonacji, w innym kolorze. Znów pierwsza fraza. Znów
akord zmniejszony. I druga fraza. I wszystko się kończy. I w zasadzie powinno pójść dalej z opowieścią, ale ta opowieść, ona przeprowadzana jest w bardzo wolny sposób. Też bardzo nietypowy. I ten pierwszy temat, on, można powiedzieć, że on tutaj dominuje w tej balladzie. Będzie się pojawiał wiele razy i za każdym razem będzie inny. Troszeczkę, będzie mnie metamorfozy przechodził. Ja kiedyś, jak jedną z moich myśli to była taka, że tutaj mamy do czynienia w tym temacie z takim uosobieniem człowieka chorego psychicznie, który ma wiele osobowości, który cierpi na tą na chorobę wielu osobowości. Nie ma jednej konkretnej, tylko jest po prostu rozdarty, ale nawet nie na dwie, tylko na więcej. Czyli bo ktoś, kto po prostu się zmienia. I może zrobię tak, że teraz pokażę Państwu na początku tego naszego filmu wszystkie wersje tematu pierwszego, bo myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Bo tego Państwo na koncercie na pewno tak w ten sposób nie usłyszą, a można to potraktować jako taką wskazówkę do tego, żeby odszukiwać ten temat pierwszy, bo on, ten temat pierwszy w utworze, bo on nie zawsze jest tak łatwy w odszukaniu dla osoby nie będącej muzykiem. A teraz, mam nadzieję, będzie łatwiejszy. A więc pierwszy raz mieliśmy, tak jak wytłumaczyłem, dwie frazy i one zawsze właściwie będą, tylko teraz po tym pierwszym razie natychmiast pojawi się temat po raz kolejny. Bez żadnego łącznika, bez niczego. Po prostu drugi raz pojawia się temat. I w zasadzie wygląda na początku na to, że on jest taki sam. Tyle, że za drugim razem... Mamy po raz pierwszy jakiś ruch w tym temacie za drugim razem. Fraza numer dwa jest taka sama. A więc w tej osobie coś się zaczyna dziać, ale jeszcze nie jest to takie widoczne. I znów to samo. I znów druga fraza. Bez żadnych zmian. I pierwsza fraza. Pierwszy temat się pojawił i będzie coś innego w pewnym sensie, chociaż dalej będą fragmenty tego pierwszego tematu, ale o tym za chwilę. Teraz pokażę Państwu, jak ten temat pierwszy zmienia się i wygląda za trzecim razem. Melodia zostanie taka sama, ale pod nią usłyszymy drugą melodię, więc będziemy już tutaj mieli polifonię. A w zasadzie to nawet ta druga melodia pojawi się w dwugłosie. To jest pianistycznie bardzo wymagający fragment. W dwugłosie i będzie miała takie westchnienia w dole. A więc jednocześnie jest to fascynująco napisany fragment harmonicznie, czyli akordy, współbrzmienia, które słyszymy. Nie możemy uwierzyć, że fortepian może brzmieć w taki sposób. Dlatego, że mamy bardzo dużo nut jednocześnie. One bardzo wzbogacają tą prostą melodię, którą słyszeliśmy. Ale ona dalej jest taka sama. Proszę posłuchać teraz tego tematu. On też rozwinie się. Będzie forte, głośno, a więc to cierpienie jakieś przyjdzie do nas bardzo blisko. I osiągniemy pierwszą kulminację. Dużą kulminację. Dramatyczną poniekąd. Proszę posłuchać.
Czy jest to rozpoznawalne, że to jest temat pierwszy? Myślę, że tak. Jeszcze raz posłuchajmy. Najpierw pierwsza fraza. I teraz druga. Znów pierwsza fraza, tylko że w dół na momencik. Tutaj mamy fortissimo, więc bardzo, bardzo głośno. I jakże bogato przedstawiony, prawda, temat po raz kolejny. Jeszcze do niego wrócimy, obiecuję, ale teraz posłuchajmy po wielu różnych przygodach, historiach, ten temat pierwszy powróci i tutaj właśnie powróci w tak zwanym fugato, a więc mieliśmy już to w mazurkach niektórych, po prostu wzięte od Bacha polifonia, w której będziemy mieli tutaj trzy głosy, które będą przedstawiały ten temat z pewnym opóźnieniem w stosunku do siebie. Posłuchajmy tego fugata. Rozpoczyna się tak, jakby był początek, tylko i drugi głos wchodzi. I druga fraza. I teraz uwaga, pierwszy głos w basie. Drugi głos. Trzeci głos. I druga fraza. Pierwszy głos, drugi głos i trzeci głos. I teraz Chopin nagle rezygnuje już z tego. Wszystko się jakby uspokaja i mamy to samo, co mieliśmy na początku. Tyle, że z tą frazą, która jest, uwaga, zmieniona. Czwarty raz, kiedy pojawił się pierwszy temat. I teraz będziemy mieli piąty raz. Piąty, proszę Państwa. Bardzo dużo. Znów inny. Piąty, który u mnie, jak go gram, wywołuje stany lękowe, bym powiedział. To wywołuje we mnie poczucie ogromnego niepokoju. Słyszę, że znowu człowiek, który to pisał, chciał wywołać bardzo duży niepokój, albo sam czuł się w taki bardzo, bardzo niespokojny sposób. Jak to jest opracowane? Bo to jest genialnie opracowane. Już bardzo dobrze znamy tą melodię. Tu będziemy mieli już bardzo poopisywane, ta melodia będzie poopisywana przez inne nuty i będziemy słyszeć po prostu ciąg nut. Rozpoczyna się tylko tak jak w temat, ale potem już jest, jakby wiatr zawiał, ktoś dmuchnął i jest. I potem drugi raz ta fraza powinna być, a mamy. I teraz powinno być. A co mamy? Czyż to nie jest wspaniale chopinowsko opracowane, jak w nokturnach? Tyle, że tutaj jakby stan emocjonalny jest zupełnie inny. I drugi raz ta fraza, tylko w dur. I pierwszy, druga. Się potem rozwija. O tym jeszcze opowiem. Ale od tego chciałem w ogóle rozpocząć. A więc mamy w tej balladzie pierwszy temat. 5 razy. Polecam posłuchać sobie tą balladę.
i odnaleźć ten pierwszy temat 5 razy. Przy czym proszę pamiętać, że za pierwszym razem one są przyklejone. Pierwszy i drugi raz są do siebie po prostu przyklejone. Mogą Państwo też mieć złudzenie, że jest dalej ten sam temat. Aby tego uniknąć, proszę wsłuchać się w drugą frazę, żeby usłyszeć. Ta. To już jest taki pierwszy zwiastun tego, co będzie się działo potem, prawda? W pewnym sensie tak jest. A więc to już jest dla nas jakiś rodzaj historii, ale też pokazuje nam Chopina jako geniusza w wariacjach, a więc w opracowywaniu tematu na różne sposoby. Co ciekawe, Chopin nie pisał dużo wariacji w swoim życiu jako gatunku. Napisał oczywiście, ale właściwie wyłącznie w pierwszym okresie swojej twórczości. Napisał jedne wariacje, które nie nazywają się wariacjami. Ciekawy jestem, czy Państwo wiecie, jaki to jest utwór. Jeśli ktoś wie, jaki utwór Chopina z późnego okresu twórczości to tak naprawdę są wariacje, to proszę napisać w komentarzu. Jestem bardzo ciekawy. Może, jak ktoś zgadnie, to coś wymyślę, jakąś niespodziankę dla tego kogoś. Ale tutaj mamy taki, to nie jest wariacja, ale ten temat za każdym razem pojawia się w innej odsłonie. Można tutaj naprawdę mówić, mówić i mówić, ale ja bym się skupił właśnie przede wszystkim na tym, na tej sferze emocjonalnej Fryderyka Chopina. Na tym, jak on jest bardzo szczery. Na tym, jak głębokim smutkiem dzieli się z nami, ze światem. Wyrzuca go z siebie. W tym utworze. Przejdźmy może, ponieważ mieliśmy już ten temat przedstawiony dwukrotnie, przejdźmy do tego, co dzieje się po tym, jak ten pierwszy temat pojawi się drugi raz. Mamy taki moment łącznika, w którym w dolnych głosach, w basie, w lewej ręce, mamy pochód jednej melodii. Bardzo. Bardzo spokojnej, takiej bez rytmu, prawda? Bo jednostajny cały czas pochód. A prawa ręka ma coś, co może w jakiś daleki sposób nawiązywać do początku. Bo ta sama nuta powtarzana, tutaj mamy to samo też. Proszę posłuchać. Uwaga, zmiana koloru. I drugi raz to samo. Wszystko rośnie. I teraz, co to jest? Oczywiście, to jest druga fraza z tematu pierwszego. Ta-ta-ta-ta-tam, pam-pam-pam, ta-ta-ta-ta-tam. Troszeczkę inne nuty, a więc inna melodia, ale rytm ten sam i na początku jest to samo. Ta druga, ta końcówka jest inna. Ona wznosi się, zadając jakieś pytanie. I potem jest kontynuacja tego. Ale tak naprawdę cały czas jesteśmy w temacie pierwszym, ponieważ słyszymmy motywikę tematu pierwszego. Mezza voce, a więc półgłosem pisze Chopin, czyli po tym lekkim podniesieniu gdzieś naprawdę z oddali dochodzi do nas znów ten głęboki ból. Niezwykle też szczere. Mamy rozwinięcie. I teraz pojawi się znów polifonia, dwugłos. Proszę posłuchać. Do tego miejsca. Skupmy się na tym dwugłosie, bo tutaj jest jakaś rozmowa. Pierwsza osoba mówi.
I druga wchodzi w słowo i mówi. I znów pierwsza. I potem dwie razem. I na tym się kończy. Także to jest dopiero, to jest zaledwie tylko dwa takty. Ja, ale jakże wspaniałego dialogu. Tego momentu posłuchajmy. Druga fraza pierwszego tematu, ale tylko pierwsza jej część. Drugi raz. I trzeci raz z pierwszą kulminacją. I zakończenie pierwszej frazy, drugiej frazy. I teraz pojawia się pierwsza szokująca w jakiś sposób rzecz. Mianowicie, tutaj powinien się pojawić temat drugi, albo jakiś łącznik do tematu drugiego. Coś nowego, prawda, w historii. Bo już mamy dosyć już tego tematu pierwszego. On nie może być aż tak długi. O tym nie może być aż tak długi. Będziemy na pewno rozmawiać, gdy będę opowiadał o sonacie Hamol. Sonacie trzeciej, napisanej też niedługo po tym utworze, gdzie też będziemy mówić, że temat drugi z kolei nie może być tak długi. A jednak, a co się okazuje tutaj? Zamiast wprowadzić temat drugi, wprowadzić coś nowego, Chopin znów pokazuje nam temat pierwszy, a więc po raz trzeci. I to jest ten temat pierwszy, który teraz chciałbym Państwu rozebrać i pokazać jego absolutny geniusz. Absolutny geniusz, absolutne piękno. Coś, co przerasta w ogóle wszelkie wyobrażenie, jeśli chodzi też o struktury harmoniczne, na których się dzisiaj nie będę skupiał, bo to jest na inny film, temat na inny film. Ale analizowanie tego pod względem harmonicznym jako muzyk to jest coś, co wywołuje aż ciarki na całym ciele. Jakżeż to jest wspaniałe. Co ja mogę zrobić, aby to Państwo usłyszeli, to mogę Państwu zagrać w skrajnie wolnym tempie, tak jak nie słyszę się na koncertach, abyśmy posłuchali, abyśmy mieli czas na przetrawienie tych fenomenalnych harmonii. Bo to, co tu się dzieje harmonicznie, jest po prostu zjawiskowe i bardzo innowacyjne. A więc posłuchajmy w bardzo wolnym tempie. Teraz proszę słuchać. Tego komentować. Chcę po prostu, żebyśmy odczuli to jako język, prawda, który do nas przemawia. Czy to brzmi jak Chopin? Niezwykłe to jest. Jeszcze raz.
To jest nieprawdopodobnie głębokie, wstrząsające, poruszające, wzruszające i w ogóle wkładające mnie osobiście w zupełnie inny świat. Także aż straciłem mowę. Ale w ten sposób poznaje się tak naprawdę to, co chce nam kompozytor przekazać. On to tak konstruował. Dlaczego to jest tutaj tak niezwykłe? Czy Chopin myślał o tym? Już Państwu mówię. Oczywiście. Tyle, że Chopin myślał w tej wersji tematu pierwszego w inny nieco sposób, niż jakby nam się wydaje. Mianowicie nie myślał właśnie, nie zamyślał za bardzo, może tak powiedzmy, strukturami pionowymi, a więc jak to brzmi, ale myślał jak Bach. Dokładnie jak Bach, czyli z lewej w prawo pierwszy głos, drugi głos, trzeci głos. A jak to będzie brzmiało, to już jest sprawa drugorzędna. Oczywiście nie do końca drugorzędna, bo to było przemyślane, tak jak u Bacha, dlatego zresztą uważamy go za jednego z największych geniuszy wszechczasów. Ale jednak teraz Państwu pokażę, co tu się dzieje pod tematem, bo temat słyszymy i on jest taki sam, on jest niezmienny. A pod nim słyszymy właśnie coś, co jest takim symbolem jakiegoś łkania. Jak ktoś szlocha, jak ktoś płacze i nie może złapać powietrza, albo ktoś ma bardzo szybki oddech, spowodowany jakąś desperacją, jakimś. Proszę posłuchać, tu mamy cały czas to. To jest w dole. Więc to jest wszystko w dole i ten głos powoduje te ciągłe zgrzyty. To, co słyszymy tak naprawdę, zagram to jeszcze raz, ale zanim to zagram, jeszcze jedną rzecz chciałem poruszyć tutaj. Niestety, to jest jedna z rzeczy, o których będę tutaj wielokrotnie wracał do nich, ponieważ z dużym smutkiem tak naprawdę zauważyłem, że ogromna większość wykonawców gra generalnie tą baladę za szybko. Żeby była jasność, ona nie gra za szybko dla mnie, w sensie jak ja czuję, żeby była grana, tylko gra za szybko w stosunku do tego, co pisze Chopin. To znaczy, bardzo często spotykam się, właściwie prawie zawsze, z wykonaniami, które zmieniają tempo. Pomimo, że Chopin wyraźnie nie pisze, żeby zmienić tempo, a Chopin jak chciał zmieniać tempo, to pisał. Mamy na to dowody w balladzie pierwszej, w balladzie trzeciej, zresztą w tej balladzie również i tam właśnie to tempo trzeba zmieniać. Ale właśnie tu jest pierwszy taki fragment, będzie ich dużo, który jest nagminnie grany zbyt szybko, przez to nie nadążamy z tym, żeby naprawdę głęboko przeżyć te harmonie, które Państwu przed chwilą zagrałem. To tempo powinno być dokładnie takie samo jak początek, ponieważ to jest dalej ten temat. Chopin nie pisze nam tutaj ani słowa o tym, aby grać to szybciej. Oczywiście to jest pokusa dla pianistów, bo to jest trudne, no to żeby popisać się, żeby pokazać, że to jest trudne, gra się to szybciej. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem, ponieważ ballada nie ma być trudna. Ballada ma być piękna, wstrząsająca, poruszająca, wzruszająca, ale nie trudna. Nie może się wydawać trudna. Scherzo może się ewentualnie wydawać popisem technicznym. Etiudy jak najbardziej, ale nie ballada. I więc właśnie Chopin tutaj nam nie powie. Czyli mamy to. I dokładnie tak samo. Tak zagram to tak Państwu. Ja to zresztą w ogóle będę tak grał. Ja to tak nagram na płytę i cieszę się z tego bardzo, że na przykład taka dygresja osobista, że nie wybieram się nie wiem, na konkurs z tą balladą, nie będę oceniany przez jakieś jury, a właściwie bardziej bym powiedział porównywany z innymi. Bo wtedy, gdybym tak zagrał, to być może właśnie porównując mnie z innymi, niestety byłoby napisane, że za wolno jest grane, że, prawda, że nie wiem, nie ma techniki, żeby zagrać szybko. Oczywiście, że mogę to zagrać szybko, ale nie chcę tego zagrać szybciej. I tak jak mówię,
później w tej baladzie mamy dokładnie analogiczne momenty. Proszę poszukać nagrań i posłuchać, czy gra ktoś w takim właśnie tempie, jak tak samo, jak początek tego, bo to powinno być dokładnie takie samo, a więc takie. A teraz skupmy się już na odczuwaniu tych wstrząsających, pełnych cierpienia harmonii. Wielki dramat. Doszliśmy do momentu, w którym, ale co ciekawe, będzie jeszcze wszystko rosło. Takimi falami, typowo chopinowskimi falami. Bardzo krótkimi wzniesieniami. Proszę posłuchać, bo teraz zbliżamy się wreszcie do tematu drugiego. I tu mamy łącznik, przejście, most do tematu drugiego. Posłuchajmy tego fragmentu. Zagram to jeszcze raz, ale zanim to zagram, to Państwu jeszcze tutaj pokażę, co też tutaj Chopin znowu pisze. Początek tego, bo tutaj mamy wcześniej zwolnienie, tutaj w tym miejscu. I teraz to jest skonstruowane w taki sposób. Podniesienie. Zejście w dół i znów podniesienie. Znów zejście w dół, podniesienie, znów do góry, podniesienie, czyli do góry, na dół, do góry, na dół, do góry, na dół, do góry, na dół, a potem jedno wielkie do góry. Tutaj Chopin pisze in tempo, co oznacza w tempie, a więc w tempie początkowym dokładnie to oznacza, bo wcześniej mieliśmy ritenuto. I znów kolejny fragment, który jest grywany za szybko ponieważ tak naprawdę Chopin pisze coraz szybciej, dopiero na samej górze. I jest to wszystko tutaj właśnie w nutach. W tym miejscu jest dopiero coraz szybciej. Czyli cały ten wcześniejszy fragment Chopin chce i mówi nam, żebyśmy grali in tempo, żebyśmy grali w tempie. Wtedy to napięcie jest dużo głębsze. Ja to zagram Państwu jeszcze raz. Proszę posłuchać. Słyszymy balladę, czyli to, co znamy już. Krótka, długa, balada numer dwa. Krótka, długa. Bardzo podobny fragment. Balada numer trzy. Krótka, długa. Tak więc to jest wszystko, jakby tutaj mamy jakiś punkt wspólny do ballad. I pojawia się temat drugi. Proszę teraz posłuchajmy tematu drugiego. Taki krótki temat drugi.
Temat drugi, który wprowadza nową osobę do historii ballady. Jest spokojny, nie jest tak smutny, jest jasny i jest w tym takim jednostajnym, kołyszącym rytmie. A więc on w tej historii, odegra pewną rolę, w jakimś stopniu tak naprawdę tragiczną, ale tutaj jeszcze o tym w ogóle nie wiemy. Proszę zwrócić uwagę, że jednostajnie nie ma żadnego akompaniamentu. Mamy po prostu akordy. To jest pierwszy wers ballady. I teraz drugi wers. Jest tu jakieś wspomnienie miłości, czegoś z przeszłości. Słyszymy troszkę tęsknoty, ale tak naprawdę jest to bardziej jakby wspomnienie. I teraz to był drugi wers. Teraz znów kolejny, po raz kolejny mamy wers numer jeden, ale nieco inny. I kolejny wers. Jest zatrzymany i potem zakończony tym. I teraz będziemy mieli część następną. Znów napisane tutaj jest a tempo, a więc w tempie początkowym. I znów bardzo zbyt często grane jest za szybko, przez co słuchacz nie ma możliwości tak naprawdę zrozumienia, co tam jest głęboko w tej muzyce. Ja będę to bardzo podkreślał tutaj w tym utworze, a jeszcze na dowód moich słów chciałbym Państwu przeczytać coś, co znalazłem, tekst, który znalazłem akurat o opusie 53. A więc to jest pisany o utworze, który był pisany dokładnie w tym samym, jednocześnie właściwie w tym samym momencie i wydany też razem. Bo tu mamy 52 od 53. Oczywiście Polonez Azdur. I tutaj czytamy w książce Życie i listy Sir Charlesa Halle z Londynu, wydanie z roku 1896. Halle pisze właśnie takie zdanie. Pamiętam, jak z właściwą sobie delikatnością Chopin położył mi kiedyś rękę na ramieniu, mówiąc, jak bardzo poczuł się nieszczęśliwy, gdy usłyszał swojego Poloneza Azdur granego szybko, co zepsuło całą wielkość i majestatyczność tej szlachetnej inspiracji. Oczywiście, to dotyczy Poloneza. Tym niemniej nie wierzę, by Chopin, który gdyby chciał, prawda, szybko, to napisałby, wystarczyło zamiast a tempo napisać, proszę Państwa, più mosso, co oznacza szybciej, żeby pianista, a więc w tym wypadku ja, grający utwór, żebym poczuł się pobłogosławiony przez Chopina, że mogę tutaj po prostu popisywać się techniką, bo jest się tu czym popisywać. Tak naprawdę grane to wolno może dla Państwa wydać się w pierwszej chwili wręcz dziwne, bo jesteśmy przyzwyczajeni w nagraniach, wykonaniach konkursowych i tak dalej, do grania tego szybciej. Nie mówię tu nie tylko o tym jednym fragmencie, ale o bardzo wielu fragmentach właśnie tej ballady. Ten fragment, który teraz nastąpi, to jest taki fragment znów przejściowy, fragment, który wprowadza nową atmosferę, ale który doprowadzi nas do introdukcji, a więc do początku ballady, czyli jednak ta wspaniała introdukcja, ona się ponownie pojawi. I teraz proszę posłuchać, jak brzmi to właśnie zagrane nieco wolniej. Zmienia się po tym pięknym temacie drugim, który mieliśmy tutaj. Charakter na tajemniczy. I teraz mamy tak. Pierwszy raz, drugi raz. Do góry i po
na dół. Wystarczy na razie, bo przyszło mi do głowy coś, co koniecznie chciałem Państwu powiedzieć. Właściwie dwie rzeczy. Po pierwsze, wróćmy do tempa początku, a więc... I teraz gdyby grać to właśnie dokładnie w takim tempie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wiecie Państwo, tak chyba nikt tak nie gra. Bardzo mnie zastanawia to i kusi mnie bardzo, żeby tak zagrać, powiem szczerze, ponieważ gdzieś głęboko odczuwam, że skoro tak jest napisane, to tak to powinno brzmieć. Co to nam, w czym nam to pomaga? Pomaga nam to na pewno w wysłyszeniu tych wszelkich zawiłości tutaj, które są i tego pięknego dwugłosu, który właśnie, o którym właśnie chciałem Państwu powiedzieć, dlatego przerwałem. Proszę posłuchać, jak jest skonstruowana ta fraza. Mamy jakby próbę wyjścia do góry. Pierwszy raz się nie udaje. Drugi raz też się nie udaje. I za trzecim razem wreszcie się udało. Posłuchajmy jeszcze raz. Nie udało się. Nie udało się. I teraz, jak osiągniemy tą górę, pojawia się arcypiękny duet. I teraz... I teraz, gdyby to było zagrane szybko, czy to będzie słychać, że to jest duet? No nie będzie. Dolny głos gra tak. A górny? Czyli one na przemian grają, ale mają te takie westchnienia, które mieliśmy wcześniej w trzeciej części tematu pierwszego, gdy się pojawił za trzecim razem. Posłuchajmy, jakże piękny duet. I to jest wszystko powtórzone wyżej. Drugi raz. Trzeci. I znów duet. Tempo, a więc w tym samym tempie i mamy teraz duet już grany z sekstami, czyli są dość daleko od siebie, ale śpiewają razem. I drugi raz. I kontynuują. Taki troszkę taneczny sposób. Jakby walc. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mamy taki fragment taneczny tutaj. Fragmenty z drugiej frazy tematu pierwszego, a więc z tego. Ta, 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 tam. To usłyszymy, proszę zagrać. Uwaga. I w lewej. Dochodzimy już do tego, że słyszymy, że wraca introdukcja. To, co było... Tutaj mamy...
sama introdukcja, wreszcie w innej tonacji wprawdzie, ale również jest tak samo uspokajająca. Tak, a więc posłuchajmy jeszcze raz całego tego dojścia. Ono jest bardzo skomplikowane. Co jest najbardziej istotne, to właśnie wsłuchać się w to, z tą próbę rośnięcia, a potem w duet i celebrować to piękne, wolne tempo, tak naprawdę. Temat pierwszy, to teraz Chopin decyduje się, że chce nam dać jeszcze czas, abyśmy się uspokoili po tym wszystkim, co się stało. Więc wprowadza taką dolcissimo, więc bardzo słodko, taką eteryczną firankę nut. Proszę posłuchać. I to jest bardzo ważne miejsce. Warto sobie zapamiętać, jakby wiedzieć, jak się słucha utworu, że jesteśmy w tym miejscu. Czyli przedłuża nam Chopin ten spokój, prawda? Jakże wspaniale. I tutaj mamy po raz czwarty temat pierwszy. To fugato, o którym wspominałem. Więc pojawiają się trzy osoby. Pierwsza, druga, trzecia. Pierwsza, druga, trzecia. Piąty temat pierwszy, który właśnie ma to lewa ręka przede wszystkim wprowadza nam już pewien ruch. Wprowadza nam ruch, czyli coś się dzieje, będziemy gdzieś idziemy, już nie jest to takie wolne, takie stagnacja taka jest, ale tu jest kolejny znów fragment grany zazwyczaj za szybko. Nie ma żadnego słowa napisanego przez Chopina, aby grać to szybciej. Tempo. Prawda? Dwa, trzy. Teraz zagram Państwu ten temat znów w tempie, jakim
wydaje się, że Chopin zgodnie z tekstem chciał. I proszę posłuchać, jakże to jest inne. Dopiero Chopin pisze coraz szybciej, a więc nie wcześniej, prawda? Czyli... I schodzimy w dół, do basu. I od tego momentu rozpocznie się, powróci temat drugi. Po raz drugi w utworze i ostatni. Wróci ten temat drugi. Cieszymy się, że go znowu możemy doświadczać. Właśnie, proszę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to wolne tempo nie sprawia, że treść jest dużo głębsza? Tu jest bardzo dużo nut, bardzo dużo gam, bardzo dużo takich w prawej ręce skomplikowanych treści, które właśnie niestety kuszą do tego, by grać to szybko i najczęściej słyszy się... coraz szybciej, prawda? I faktycznie, my jako słuchacze, no, czujemy niepokój, czujemy, ale też czujemy, o wow, jaką ten pianista ma technikę, jaką jest, jaki jest wspaniały. Tylko tutaj pojawia się pytanie, czy naprawdę o to chodzi w tym utworze? Czy to naprawdę, owszem, jest to trudna decyzja do podjęcia dla każdego pianisty. Ja bardzo dużo myślałem na ten temat. I jednak w jakiś sposób odważnie podejmuję decyzję, że tego tak szybko grał nie będę, bo po prostu nie czuję błogosławieństwa Chopina, że on tak chciał. Nie ma tego w nutach. Poza tym, że mamy szybsze wartości, ale to też nie jest wystarczający powód, żeby można było powiedzieć, tak, to jest oryginalnie tak, jak Chopin chciał. Nie chciałbym, aby Chopin słuchał mnie z góry, tak jak Państwu przeczytałem, nieszczęśliwy, ze smutkiem. Dlatego pozostanę przy tym i nawet jak będę nagrywał, mam nadzieję, że już wkrótce, wszystkie cztery ballady, to zostanę przy tym właśnie tempie. Ono wywołuje w nas właśnie taki stan, z jednej strony mamy czas, żeby zaabsorbować to i wiedzieć, co się dzieje. Idźmy dalej. Powracamy znów in tempo, więc znów w tempie pierwszym. Mamy temat drugi. I temat drugi, który ja teraz Państwu zagram w całości, który będzie tym razem rozwinięty. On wtedy był taki troszeczkę krótszy. Tutaj będzie rozwinięty i ten temat drugi niestety doprowadzi do gigantycznej tragedii. Do największej tragedii tego utworu. Do desperacji. Do Chopina, który już przechodzi sam siebie, który nie wie już, w jaki sposób zapisać to, co czuję. Ja mam takie uczucie, że Chopin miał ochotę tak naprawdę zapisać uderzanie pięściami po klawiaturze. Ponieważ nie był kompozytorem XX wieku, to nie mógł tego zrobić. Bo już w XX wieku to już łokciami się gra nawet. Ale znalazł sposób na to, że to brzmi jakby człowiek, który to pisał, był w takiej desperacji, że po prostu chce z bezsilności, z wściekłości, z buntu jakiegoś w stosunku do wszystkiego uderzać po prostu rozpaczliwie pięściami w klawiaturę. Do tego wszystkiego doprowadzi nas drugi temat. Więc tu jest takie, to jest bardzo znamienne. Ta osoba, uosobienie jakiejś miłości, może jakiegoś kiedyś, miłości kiedyś,
ona tak naprawdę doprowadza do tragedii. To się wspaniale łączy, niestety, z życiem Chopina. Albo z George Sand, albo z innymi kobietami, z którymi Chopin miał wcześniej do czynienia, tego nie wiemy. Nic tutaj nie wiemy, bo Chopin nie pisał. Tym niemniej uczucia, które słyszymy, są bardzo, bardzo znamienne. Proszę posłuchać. Fenomenalny drugi temat z cudowną akompaniamentem lewej ręki, bo tam już nie będzie tak jak za pierwszym razem, że nie ma akompaniamentu. Tutaj mamy akompaniament w postaci takich fal. Falet. Proszę posłuchać. Zdarzają oklaski, jak ktoś nie zna utworu. Mi się zdarzyło właśnie tutaj niestety usłyszeć oklaski. Bo jest cisza, wydaje się, że utwór się kończy. Jest stretto tutaj na tych akordach, a więc jest coraz szybciej i naprawdę dla mnie ten fragment, zaraz go pokażę Państwu jeszcze raz, brzmi tak naprawdę jakby Chopin chciał... Przepraszam za tę muzykę XX wieku, że tak powiem, ale po prostu z ogromną wściekłością doprowadza nas potem do trzech uderzeń pięścią w stół, czy z rozpaczy. Troszkę tak, jak kończy się etiuda rewolucyjna. Tylko etiuda rewolucyjna tak się kończy. Tutaj się to nie kończy. A więc posłuchajmy jeszcze raz tego samego zakończenia. Jeszcze raz muszę to zagrać. To jest niezwykle trudne. Jeszcze na tym przyspieszeniu wywołuje to gigantyczny wprost dramat. Dramat chyba największy we wszystkich czterech ballad. Do tego dramatu doprowadzają nas takie fale. Tutaj. Wychodzimy jakby na powierzchnię. Mamy pierwszy raz. I teraz. I tutaj już chyba wydarzyło się wszystko, co wydaje się, że wszystko, co dramatyczne mogło się wydarzyć. Mamy nagle znów C-dur. Jakbyśmy byli w niebie. I Chopin takimi prostymi akordami przedłuża ciszę. Mm.
znów daje czas w opowieści. Jak się tego słucha pierwszy raz, to oczywiście nie spodziewamy się tego, co zaraz nastąpi, ale też jesteśmy, to chyba, tu jest chyba w tej ciszy jest najgłębsze tak naprawdę cierpienie. Najgłębszy dramat. Kiedy już wszystko wyrzuciliśmy z siebie, kiedy już z tą wściekłością po prostu zniszczyliśmy wszystko, nie mamy już sił i słyszymy w sobie tylko... jakieś kończące akordy. No i po tym pojawia się koda, a więc zakończenie utworu. Koda niezwykle wymagająca też dla pianistów, pianistycznie wymagająca ogromnie dużo pracy. Koda, w której co ciekawe Chopin również nie pisze, żeby grać ją szybciej. Tyle, że tutaj już, ponieważ jest to zakończenie utworu, to jeszcze można przymknąć oko. Tym niemniej i tak, ponieważ dzieje się tu ogromnie dużo, koda ta grana znowu zbyt szybko, a więc znowu by się popisać, wywołuje w słuchaczu wrażenie ogromnego chaosu. Ten chaos w pewnym sensie jest zamierzony, bo tak naprawdę jest to jakiś symbol walki, szamotania się. Chopin bardzo dużo używa tak zwanych opóźnień, a więc nut, które mają na celu, mają się rozwiązać na jakąś inną nutę. Proszę posłuchać. Zagram tą kodę raz, ten fragment kody Państwu wolniej, właśnie żebyśmy posłuchali tych harmonii. Więc ta koda cały czas wywołuje w nas ogromne wrażenie walki. Po prostu bitwy, walki ogromnej. Ona się składa... można wydzielić takie trzy części tej kody. Pierwsza część to jest faktycznie walka. Może walka z żywiołem, może walka jakaś wojna. Powstanie, cokolwiek chcemy sobie wyobrazić. Część druga to jest taka, w której wydaje się, że chcemy uciec z tego, chcemy nie chcemy tam być. Udaje nam się do góry wybiec, ale potem zaraz jesteśmy brutalnie sprowadzeni na dół. Potem drugi raz nam się udaje uciec i drugi raz ktoś nas brutalnie sprowadza do rzeczywistości. I po tych dwóch takich fragmentach pojawi się fragment ostatni, jedno wielkie przyspieszenie aż do końca, budowanie napięcia, by zakończyć balladę w iście spektakularny sposób. Posłuchajmy teraz tej kody w całości. Mamy właśnie tą falkę. I brutalnie spuszczeni w dół. Drugi raz. I drugi raz. I teraz od zera rozpoczynamy podejście do końca.
takim to właśnie dramatycznym zakończeniem ta ballada kończy swój żywot, można tak to określić. Utwór, tak jak mówię, na który ja mam też taki swój własny pomysł interpretacyjny, bardzo, bardzo mój, że tak powiem. I mam nadzieję, że wkrótce uda mi się ją nagrać, żeby podzielić się z Państwem tą interpretacją w internecie. Mam w planie również wykonywać wszystkie 4 ballady w tym roku. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja z wirusem i z zamknięciem się skończy i że będę mógł na nowo grać dla Państwa na żywo. Serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. O tej balladzie można mówić tak naprawdę godzinami. Nie sposób jest wyczerpać bogactwa, które się w niej znajduje. No ale te odcinki też muszą mieć jakiś limit. Mimo wszystko i tak chyba dzisiaj jest bardzo długo. Serdecznie Państwa pozdrawiam i bardzo, bardzo dziękuję. Do zobaczenia.